Cześć, tak się macie tutaj, oczywiście, Damien. I widzę was w sobotnim odcinku, który nie będzie skrótem ze streama. Jest to coś wyjątkowego: mamy nowy event Food versus. Powinny być już te karty w grze, bo właśnie wybiła godzina 19. Czy jej mi to pokaże? Dobra, pewnie zaraz się załadują, ale zobaczmy wyzwania budowania składu. O tak. Pulisic, o którym to wcześniej mówiłem Zobaczmy, jak te karty wyglądają Czy mogę to jakoś kliknąć, czy nie Chyba przez składy koncepcyjne będę musiał wejść Ale jeśli wszystko się sprawdziło To powinna być jedna wersja z gwiazdkami sztuczek I słabszą nogą jest też Wini Junior Około 700 Około 800 tysięcy chyba za tę kartę Nie jest to jakiś gigantyczny Upgrade, ale może z czasem Będzie się go robić 27 dni aż na tego zawodnika I to wszystko, jeśli chodzi o SBC Szybko wejdę do sklepu, nadal nie wiem jaka jest pełna na drużyna tak oficjalnie, ale przekonajmy się, czy jej dało jakieś limitowane paczki. Przeglądaj paczki promocyjne. No i od razu możemy zacząć od paczek za 50 tysięcy, limitowane na całą grę. Więc jakiegoś trafię, to będę miał niespodziankę. Chcę zobaczyć te piękne, ko ale nie, nie fajerwerki. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję i łapkę w górę. No, miliona w tym roku raczej nie będzie, ale w przyszłym, w styczniu, jak dobrze wyżebram, to kto wie. Muszę też oczyścić listę transferową, ale to wszystko w swoim czasie. No ładować się, bo ja nie za Nie, gra się. Zliczowała. To w międzyczasie sprawdzę Twittera i jej i zobaczę jak te karty dokładnie wyglądają. Cyk. Widzicie je też teraz na ekranie. Matko jedyna. Gabriel. Jezus. Markus Rashford. Kunde. Joe Gomez. I ten Korea. Wiecie co? Korea jest chyba zawodnikiem którego najbardziej. Gabriel Jesus i Korea. A no tak na Rashforda nie mam ochoty. Adama Traore... Tra 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 Zobaczymy później, który ma słabszą nogę, które sz sztuczki. Wróćmy do sklepu, zobaczmy, czy nadal są paczki dostępne. W ogóle te karty są tylko do poniedziałku, bo w poniedziałek leci ta drużyna ice, tak jakby. Okej, okay, w ogóle nie schodzą. Wow, niesamowite, bo karty są kozackie. Spróbujmy trafić jedną z nich. Ga jest! Trafiłem coś! To jest. Szulc elegancko. Chyba go szybko obchnę. 85 oceny ogólnej. Teraz łączy się z tym Sylę. Fantastycznie. Food versus Ogień. No poczułem ten ogień. Tak przez chwilę myślałem, że to hero. Bałem się, że jakiś kolor, czy Riken. Jednak nie, jeszcze dwa informy. Okej, okay, one lecą od razu na Quixel, a za Szulca dostanę. No, nie będę się śpieszył z jego sprzedażą. Najwyżej go dzisiaj jakoś przetestujemy 3 na 3. Czyli ok, czyli to jednak nie tak działa z tymi bustami. Przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale byłem przekonany, że jednak będzie taki motyw, chyba że na yy, poszczególnych kartach. Fajnie, już mam do miniaturki, już mam do tytułu, ale my lecimy dalej. Zaraz sprawdzę, jaka jest w ogóle szansa na trafienie tej karty. Super, że około 100 tysięcy zasili moje konto. Potężny walkout, Niemcy Nojer! Nie, to będzie Toni cross, okej. Okay. Raczej do SBC Owiniego aż tak bardzo nie będzie przydatny. Reszta paczki na Quixel, lecimy na Bogato i wydaje mi się, że wyzorujemy FIFA points na tych paczkach, ponieważ one, tak jak widzicie, jakoś szybko nie schodzą. Dawać jeszcze takiego jednego szulca, no im więcej kasy, tym lepiej. Nie, no dobra, za bardzo się podjarałem, ale fajnie, że udało się go trafić, choć no już, już, no chciałoby się trafić coś więcej. Szansa na trafienie takiej karty wynosi 4,4, więc ładnie mi się wbić udało. No patrząc na to, że w ostatnim evencie musiałem wydać 24 koła, by trafić jedną kartę, to teraz wyszło to znacznie lepiej. Chcę pokwikselować tutaj takich nisko ocenionych zawodników, nie mam czasu. Mam nadzieję, że nic za monety nie otworzyłem, chyba nie. Yes! Czy to będzie Schulz? Powiedziałem, powiedziałem, że chcę go trafić jeszcze raz i teraz pytanie brzmi, czy go czasem od razu nie obchnąć, bo to może wskazywać na to, że ma niesamowicie wysoki drop rate, w związku z czym jego cena e, bardzo szybko spadnie, do 150 tysięcy widełki, kurde, no ma super staty, a spróbuję go obchnąć za 110, bo boję się, że nie zarobię wystarczająco dużo i tyle. To co, do trzech razy sztuka? Pewnie już kosztuje 80-90, ale no jak ktoś najwyżej tyle za niego zapłaci, to będzie super. I mocny walkout, Mbappé, Benzema. <laughs> to chyba będzie taka tradycja, że co tydzień ten Karim Benzema będzie wpadać, ale wierzę, że tak do 10 razy sztuka i wtedy pojawi się Kylian Mbappé, ale powiem wam, że jest srogo, naprawdę trochę hajsu będziemy mieli, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze te ważne mecze zro mogę zrobić, by było więcej paszek. No z tego co widzę, ten Schulz nie zejdzie. Ale możemy go trafić jeszcze raz. Kto mi zabroni? No i jej mi zabroni. Nie no. Swoje trafiłem. Dwa razy się wbiłem w te 4,4. Ale na tych najlepszych paczkach za 100 tysięcy, za 125 tysięcy to tam będzie ładna trafialność. Więc zakładam, że taki szulcy za chwilę może być mega tani. Kurde, 5 minut już minęło odkąd ruszył ten event. Chcę sprawdzić cenę Korei, bo nie ukrywam, że chciałbym kupić jakiegoś takiego mocnego zawodnika. Folland. Stęskniłem się za nim, Kanale Mukiele, dobra Mukiele w razie czego tam na listę transferową wyślę I ostatnia paczka na razie, bo nie ukrywam jeszcze coś tam mam w zanadrzu jeśli chodzi o FIFA Points, tylko muszę to po prostu doładować I zwykły walkout Busquets, nie to będzie Dybala, o kurczę, racja 87 oceny ogólnej, witaj Paulo No i dobra a propos Argentyny to idziemy na rynek sprawdzić ile kosztuje Angel Korea. Tylko właśnie, bo likerzy mówili, że te karty mogą mieć gwiazdki sztuczek albo słabszej nogi. 4 na 4 Angel Korea. widełki do 600 tysięcy, zobaczę ile Jezus kosztuje. Tylko właśnie, w poniedziałek wychodzą odwrócone wersje tych kart i chciałbym wiedzieć jak to dokładnie funkcjonować będzie, będę musiał to przeczytać. No, 2 milionów za Jezusa nie dam. Kto jest w zadaniach? Versus Everton i Versus Tagliafico, nice. 6 dni, więc zdążę to zrobić. Koda tylko, że nie ma podglądu tych kart tutaj, no. Opis tych kart ogień w piersi czy lud w żyłach. Każdy piłkarz Versus ma dwie wersje z wyjątkowymi trwałymi premiami do atrybutów i niepowtarzalnym wyglądzie kart. Karty ogień będą dostępne w paczkach do poniedziałku, kiedy to zostaną zastąpione odpowiednią wersją lud, czyli no nie wiem co u Jezusa może się zmienić, że będzie miał podania ocenione na 90. O, spójrzmy na przykładzie tego Evertona. Na jednej karcie ma wysokie strzały, na drugiej wysokie podania. E? Niby tak mówię, że szkoda, że nie zwiększyli im Gwiazdek suszych czy Słabszej Nogi, ale uważam, że to trochę za szybko. Tak po zastanowieniu się, by takie rzeczy miały miejsce. <laughs> 349 tysięcy. Mówię, na futbinie wyświetla się złace. Na Spróbuję go wysnajpić. O kurde, ale boty teraz zarabiają. Pozdro do manu. Cyk, 310? Nie! Nie, 310 tysięcy, no kosmos. Cyk, 470 tysięcy. Dużo, ale wygląda jak Agüero w najlepszej dyspozycji. Kurde, ale on ma statystyki strzelania. Zwinność 93, równowaga 90. Fajny, świeży test będzie. Wrzuciłem na konto jeszcze kilka fifa pońców, więc otwórzmy takie 3-4 paczki piłkarzy Prime. Eh. Dobra, powiem Wam tak: muszę wygrać jeszcze 4 mecze w Foot Champions, bo moim celem w tym tygodniu jest 8 zwycięstw. Nagrody zobaczycie normalnie w poniedziałek. Jutro będzie specjalny odcinek z Unitedem. Super wyszło, więc uwierzcie mi, że warto czekać. Dam tutaj Gabriela Jezusa, żeby było zgranie. I tak nawet myślę, czy nie upchać tutaj sylę, tylko, bo wiecie, sylę oraz Szulca mógłbym sprawdzić. No, poświęcimy zgranie na benzemie. Myślę, że w jednym meczu możemy to zrobić. Nic się nie stanie. No zależy mi na tym, by przetestować tego Koreę. Mega ten Schulz wygląda jak u niego. Pod... Wow, ładne podania. Co urywala? No urywala standardi. Krenato, który jest jednym z najlepszych pomocników w tej grze. Przerąbana karta. No co no. Angel Korea. Zniszcz rywala. Proste zadanie. W tym tygodniu nawet nie zwracam uwagi na to, jaki dokładnie mam bilans, bo mówię do 8 zwycięstw ze względu na to, że w weekend mnie nie ma, by zagrać całą ligę weekendową. Więc cokolwiek, byleby mieć yy, player piki i paczkę z informami. Dobra, Wini. Jeszcze jego czerwona wersja, ale zobaczymy jak długo tu pobędzie. Junior. Ciekawa prostopadła piłka Angel Korea. Szybszy niż Kim Pembe. Trochę tak? Co? Oj, prostopadła. Kurde. Nadal nie dopracowałem jakoś taktyki, by moja obrona nie stała na środku boiska, ale dobrze się tutaj defensorzy zgrali. I czemu Korea tak wraca? Coś jest rozwalone, to 4-2-3-1, jakieś niedopracowane najwyraźniej. No biegnij, biegnij, biegnij Korea! Prosto padła od Viniego, zobaczmy, z lewej nogi! 1 do 0. fantastycznie! Na no, takie rzeczy czekamy, ale poważnie, no tak patrzę na tę kartę i <ścoughs> jakby to by miał być Aguero, taki w... Czy w Prime? Benzema, Korea, obrót, długi obrót, za długi. Ładnie, Schulz, w ogóle masywny on jest. Syle, dogoniat, nie dogoniat. Kurde, dobrze, Campbell, ale czemu się z, moi dwaj obrońcy zderzyli ze sobą, jak już tam nie mieli nic do roboty? Ustawcie się, myślicie. Pff, no, bardzo płynna akcja, dobra robota. Korea, dobry dribbling, Korea, wejście w pole karne. Korea, ładnie z lewej nogi. Spalony, co nie? Oczywiście. Angel Corea, może z asystą. Bernardo Silva, prawa noga. Gianluigi Donnarumma, karny. No. ściął mnie. Ja biegłem do bezpańskiej piłki. Oszustwo. Mocna piłka. Korea, przekładanka. Po długim, mocny strzał. Jak na takie uderzenie, prawie że z miejsca. W pozo. Wykorzystajmy jakoś fajnie, rzut rożny. Bernardo. Przetrzymamy tę piłkę teraz. Podanie górą. No i. Nie rozumiem tej gry, nie mogłem się przełączyć na szulca. Musicie mi zaufać, mimo że naciskałem przycisk przełączenia się na piłkarza, tak jednak po prostu nie mogłem jakoś próbować przyjąć tej piłki niemcem. Przez co teraz Ronaldo mógł zdobyć bramkę, ale tego nie robi. Korne, dobre obroty, Canté, Renato, to jest gol. Niestety będzie dogrywka w tym spotkaniu. Chyba, że teraz załaduje jakiegoś gola, byłoby miło, ale łatwo nie będzie. Chyba, że Decatito! Donnarumma! Zobaczymy, kto zrobił lepszą zmianę w winii. Dobre podanie. Korea. Korea do Czonga. To musi być gol! do Donnarumma! Nienawidzę cię! Znaczy, widzę cię? Lubię. Jak jesteś w mojej drużyni, ale grać na niego to jest przekleństwo. Campbell nie może sobie poradzić z malutkim Kante. Fekir nie ma spalonego w polu Diogo, że. Serio? Ludzie, włączyłem nieustanny pressing i cieszę się, że zobaczyłem... No nie! Ja. No nic, no muszę wydać więcej FIFA pointsów, by i jej mogło dopracować tę grę. Ewidentnie zarabiają za mało. Dobra, ludzie, bo ja potrzebuję zwycięstw. Gramy jeszcze jeden, musi polecić tryhardzik, tylko dam styl gry Szulcowi, żeby biegał szybciej. W końcówce strasznie to wyglądało, bo on tam miał ledwo siły, by nadążać za rywalami. Boli ten mecz. Aha, dobra, wiem już czemu Jezus tyle kosztuje, bo się okazało, że niektóre karty dostały upgrade. Ja pierdzielę. ja mam taki tragiczny bilans w tym Food Champions, bez jaj. Gabriel Jezus ma 5 gwiazdek sztuczek, dlatego kosztuje... Yy, tyle ile kosztuje, no nieźle. To takim, że z bardzo chciałbym pograć. 5 na 3. On ma świetną sylwetkę do tej gry. Daj faul. Szybka wymiana podań. Korea? Kurde, w tyłek kanawaro który nawet nie chciał tego bronić. Okej, okay. rywal się gubi, dosyć agresywnie, dziwnie rozpoczął. Mam nadzieję, że teraz. O, za długo, za długo. Czemu nie podchodzi jakiś piłkarz, który jest lepiej ustawiony, a Szulc musi wybiegać? I nie ma gola. Jezus, mocne. Dobre podanie. Wini, mogłem podać. Kurde, ale też szkoda, że Korea nie dobiegał do tej piłki. Nie wiem. Może był na spalonym i postąpił mądrze. O, Messi Benzema i znów Castelsi do biteczka. Drugą połowę zagramy formacją z dwoma napastnikami: 4, 1, 2, 1, 2. I mam nadzieję, że to będzie przepis na sukces. I dobrze. Pokaż tempo. Hop. A jest, jest, jest. Tak jest! Powinien być rzut karny, bo Donnarumma wjechał nogami. Ale Korea trafia do siatki, pewny, pewny finish. No, gdyby ta piłka nie poleciała w ogóle w kierunku, wiecie, bramki, to <gryw> raczej bym go już sprzedał. A tak to wiecie, jeszcze, jeszcze do końca foot champions wytrzyma. Schulz do Fellainiego, no to co? Mocne podanie, mocny strzał i Donnarumma musi to obronić nogą. Świetnie trend, i teraz jedna prostopadła powinna nas załatwić, ale Teo agresywny. No w poprzednim meczu było blisko dogrywki. Rywal załatwił w końcówce. Teraz ja chciałbym to zrobić ładnie. Korona, teraz Korea. Dobra, rozciągamy do Trenta. No i dośrodkowanie na Felainiego. Felaini, go Felaini 2 do 1. Gianluigi Donnarumma wreszcie pokonany. Trent z asystą 15 minut do końca. Lecimy dalej. No nie, no ten Fele to jest. Taka mała już legenda tej serii. Na początku, no, taki... Myślałem, że to mem będzie. Ale to jest naprawdę karta, która potrafi uratować mi tyłek. I teraz felaini dawaj, 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 dawaj. Czekamy na ciebie, rożny. Foul? Nie ma, ale też... Nadal piłka w naszym posiadaniu, Korona! No nasi... Kurde, Korona, Korea, przepraszam. Korona z asystą Korea, bramką... z bramką rywal z Rage Quitem. No i super. Mam prawie rankę czwartą. Końcówkę Food Champions, kolejne paczki oraz nagrody za ligę weekendową zobaczycie w kolejnym odcinku, który z Ultimate Team pojawi się w poniedziałek. Jutro, tak jak zapowiadałem, pick and play z United'em. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Muszę też posprzedawać te karty. Choć na razie chyba będę trzymał takie wyższe oceny szulca, to najwyżej w tych dwóch sztukach sprzedam, no i kto wie, może w kolejnym filmie przetestujemy jeszcze kogoś. Trzymajcie się, cześć!